Jak szukać Chrystusa przez dobre uczynki? Dalej jesteśmy w tym liście do diakonisy Sewery i Ewagriusz pisze tak. W istocie nie ma takiego, kto czyniłby nieprawość, a przy tym szukał sprawiedliwości, ani takiego, kto nienawidziłby bliźniego, a szukał miłości, ani takiego, kto kłamałby, a szukał prawdy. To zatem jest szukaniem naszego Pana, zachowywanie przykazań wraz z nieskazitelną wiarą i prawdziwym poznaniem. To jest pytanie, przed którym stoimy. Czy jest możliwe prawdziwe, dobre szukanie Pana, szukanie Chrystusa bez spełniania dobrych uczynków? Czy nie w spełnianiu dobrych uczynków leży prawdziwe i dobre szukanie Pana?